Sztuka anamorficzna jest pojęciem, które jest związane bezpośrednio z malarstwem, ze sztuką malarską i dotyczy obrazów, które są zdeformowane w ekstremalny sposób. Zniekształcenie obrazu jest tak duże, że zazwyczaj nie da się odczytać jego treści w tradycyjny sposób, tak po prostu patrząc na obraz na wprost. Początków sztuki anamorficznej można się doszukiwać już w dziełach naszych praprzodków, mianowicie na malowidłach pochodzących z jaskini z Lascaux we Francji, które przedstawiają zwierzęta. Tamtejsi ludzie pierwotnie malowali na ścianach zwierzęta, starając się oddać je w możliwie jak najbardziej naturalny sposób, no aby potem ci bardziej doświadczeni wojownicy mogli tłumaczyć mniej doświadczonym, jak polować na te zwierzęta. No ale ponieważ ściany jaskiń zazwyczaj nie były gładkie, super gładkie, dlatego malarze, tamtejsi artyści musieli zniekształcać nieco kształty tych zwierząt, aby wyglądały one na ścianach w miarę możliwie jak najbardziej naturalny sposób. Wraz z rozwojem cywilizacji ewoluowały również techniki malarskie, dzięki czemu artyści mogli wyrażać w swoich dziełach i przestrzeń, i w ogóle naturalne proporcje różnych obiektów położonych bliżej, dalej na planie obrazu. No i w szczególności do rozwoju tego typu sztuki malarskiej przyczyniło się wymyślenie perspektywy zbieżnej, którą to możemy podziwiać na przykład na obrazie Leonarda da Vinci Ostatnia Wieczerza, w którym to widzimy wyraźnie, że główne linie pokoju zbiegają się w jednym punkcie. Sam Leonardo da Vinci ponoć ukrył w tym obrazie również inne elementy, które nie są widoczne na pierwszy rzut oka, co stanowi główny temat zainteresowania osób, które interesują się teorią spiskową. Twierdzą, że na tym obrazie można się dopatrzyć pewnych ukrytych przesłań, które Leonardo chciał nam przekazać. No aczkolwiek to nie jest sztuka anamorficzna. Niemniej jednak Leonardo da Vinci stworzył pierwsze obrazy anamorficzne, mianowicie coś, co się nazywa Leonardo's Eye. No i to było takie oko, które było rozciągnięte w poziomie w znaczny sposób, także można było je zobaczyć w naturalnych proporcjach, tylko patrząc na nie z odpowiedniego kierunku pod ostrym kątem. Wówczas wyglądało naturalnie. Ten sam manewr, który zastosował Leonardo do narysowania tego swojego oka, zastosował również Hans Holbein młodszy w swoim dziele Ambasadorowie. Na dole obrazu widać taką smugę, która rozciąga się właśnie w dolnej części obrazu. No i obraz powstał w 1533 roku, a aż do połowy XX wieku ludzie nie wiedzieli, co to za smuga. Myśleli, że to takie zwykły mazaj, który tak naprawdę nie przedstawia nic konkretnego. No i dopiero w połowie XX wieku litewski historyk sztuki dopatrzył się w tym mazowidle, w tej smudze ludzkiej czaszki. Jak on to zrobił? No, żeby zobaczyć ludzką czaszkę w tym mazaju, trzeba spojrzeć na tą smugę w odpowiednim kierunku, mianowicie w kierunku wyznaczonym przez tą smugę, przez tą deformację, z dosyć ostrego kąta. Jeżeli się to uczyni, to wówczas zamiast smugi zobaczy się ludzką trupią czaszkę. Legenda głosi, że obraz Hansa Holbeina, Ambasadorowie, miał wisieć na szczycie schodów w zamku pewnego magnata i miał straszyć gości, którzy będą wchodzili po tych schodach na górę i spojrzą się, to wówczas mieli zobaczyć właśnie tą trupią czaszkę. Obrazy anamorficzne, ponieważ pierwszy obraz anamorficzny powstał już właśnie w pierwszej połowie XVI wieku, przez kolejne stulecia ta sztuka nie była rozwijana. Pojawiała się tu i ówdzie, ale na szeroką skalę nie można było spotkać tego typu obrazów. Dopiero gdy w 75 roku ubiegłego stulecia wybitny popularyzator matematyki Martin Gardner napisał artykuł do amerykańskiego czasopisma Scientific American o tej sztuce, o sztuce anamorficznej, zyskała ona na popularności i zaczęły pojawiać się częściej obrazy anamorficzne. No i sam ten temat stał się popularny i już teraz można znaleźć w internecie sporo obrazków tego typu, wpisując właśnie hasło anamorphic art. Sam Gardner opisał jednak w swoim artykule również zastosowania sztuki anamorficznej, które pojawiały się wcześniej. Między innymi podał przykład zagadki anamorficznej, która pochodzi właśnie z początków XX wieku. Zagadki anamorficznej, w której jest ukryty pewien obraz. Z pozoru tu widzimy jakieś ścięte drzewo, ludzi ścinających to drzewo, no ale oprócz nich jest jeszcze coś ukrytego, jest ukryta twarz. Twarz pierwszego prezydenta Stanów Zjednoczonych, George'a Washingtona,
No i żeby ją zobaczyć, trzeba byłoby spojrzeć na ten pień, ścięty pień drzewa, z prawej strony wzdłuż pnia, pod kątem ostrym, wówczas możemy dostrzec twarz prezydenta. No, sztuka anamorficzna, jak pisze Gardner w swoim artykule, była stosowana również często do ukrywania pewnych treści. Na przykład treści erotyczne, obrazki erotyczne były malowane z wykorzystywaniem sztuki anamorficznej, przez co osoby, które nie wiedziały, czego spodziewać się po danym malowidle, nie dostrzegały prawdziwej ich treści, no a dopiero posłużywszy się odpowiednim anamorfoskopem, bo obrazki tego typu były zazwyczaj malowane tak, że można było je zobaczyć tylko w specjalnym zwierciadle, zwierciadle walcowym, o którym będzie mowa za chwilę, osoby, które dysponowały tym zwierciadłem, mogły dopiero odczytać prawdziwą postać tego obrazu. W dzisiejszych czasach jednak, żeby zobaczyć obraz wykonany w stylu anamorficznym, nie trzeba długo szukać. Wystarczy bowiem wyjść na ulicę i popatrzeć na znaki poziome malowane na drogach. No i większość z nich, jak nie wszystkie, są właśnie wykonane w tym duchu, mianowicie są rozciągnięte w kierunku jazdy samochodów w ten sposób, aby kierowcy, którzy patrzą na te znaki z ostrego kąta w kierunku jazdy, widzieli je w możliwie najnaturalniejszych proporcjach. Gdyby one zostały namalowane normalnie, tak jak powinny być widoczne dobrze z góry, to kierowcy widzieliby je w sposób taki zgnieciony, spłaszczony i nie widzieliby dobrze znaków, dlatego stosuje się takie przekształcenie przy malowaniu tego typu znaków poziomych. Poza takimi obrazkami anamorficznymi na ulicach możemy spotkać również inne obrazy tworzone przez ulicznych artystów, mianowicie też obrazy rozciągnięte na bardzo długim fragmencie chodnika czy ulicy, które są widoczne z pewnego miejsca jako trójwymiarowe. No i często wręcz nie można odróżnić, co jest prawdziwe, czy na przykład człowiek, który jest na danym malowidle, na przykład tutaj golfista, który stoi na szczycie kuli ziemskiej, no czy jest prawdziwy, czy sztuczny, czy też namalowany. Można się o tym przekonać łatwo, patrząc na dany obraz z boku. Jeżeli spojrzymy na ten globus, na ten rysunek kuli ziemskiej narysowany z innej perspektywy, no to widzimy ewidentnie, że jest to zwykły, taki rozciągnięta smuga. No i żeby ją dobrze móc odczytać, to trzeba stanąć w pewnym konkretnym miejscu i wtedy widać tą kulę ziemską w najlepszych proporcjach. Inny przykład takiego obrazu, na przykład taki motyl, również sprawia wrażenie trójwymiarowego. No i w szczególności widać, że lewe skrzydło jest bardzo rozciągnięte, tam zajmuje bardzo dużo płytek. Podobny przykład sztuki anamorficznej, ulicznej, która zajmuje tym razem bardzo dużą powierzchnię, jest oto taki przykład wodospadu. Artyści, którzy malowali ten obraz, musieli zamalować naprawdę kawał ulicy, żeby osiągnąć taki efekt. Nawet widać fragmenty malowideł, które wychodzą na krawężniki po lewej stronie i na murek po prawej stronie. No i co w tym obrazie jest prawdziwego? No, na pewno ten chłopiec, który siedzi na tratwie, która zaraz spadnie z tego wodospadu. No, żeby się o tym przekonać, to na przykład spójrzmy na to samo ujęcie, tym razem z innymi postaciami. No, tu stoją dwie jakieś inne osoby. No i widać, że wszystko zostało bez zmian, poza zmianą postaci. Inny przykład tego typu obszarowej sztuki anamorficznej widać na załączonym obrazku. Tutaj również został zamalowany kawał ulicy, żeby osiągnąć taki efekt. Jest to zadanie niezwykle czasochłonne i trudne wbrew pozorom, bo trzeba rozciągać umiejętnie ten malowany obraz tak, żeby on sprawiał wrażenie takiego trójwymiarowego, naturalnego, z pewnego konkretnego miejsca. Z punktu technicznego wykonanie czegoś takiego nie jest trudne, ponieważ jest to zwykłe rzutowanie na płaszczyznę, projekcja. Niemniej jednak no, na pewno wymaga dużo pracy i wysiłku i talentu. Zdecydowanie trudniejsze w malowaniu są obrazy anamorficzne, które się odczytuje przy użyciu wspomnianego walca, tak zwanego anamorfoskopu. Na załączonych obrazkach widzimy dwa typy anamorfoskopów, anamorfoskop walcowy i stożkowy. Są to zwierciadła, w których odbija się obraz namalowany na papierze w taki sposób, że na papierze wydaje się jakimś mazajem, a w walcu na przykład dopiero widzimy go w naturalny sposób, na przykład ten kciuk, który widzimy po lewej stronie na walcu, w rzeczywistości na kartce papieru jest namalowany w taki sposób. Można sobie zadać pytanie, w jaki sposób możemy malować na papierze tego typu obrazki, żeby po ustawieniu walca w odpowiednim miejscu w tym walcu pojawił się pożądany przez nas obrazek. No i tym zajmiemy się w dalszej kolejności.
Rozważmy zatem walec położony w przestrzeni o jakiejś standardowej parametryzacji. Kąt alfa oczywiście przebiega przedział od 0 do 2 pi, a h, zmienna h, niech należy do jakiegoś ograniczonego przedziału od 0 do h1, gdzie h1 jest jakąś ustaloną stałą. No wszystko po to, żebyśmy nie mieli do czynienia z nieograniczonym, nieskończonym walcem, tylko takim konkretnym, krótkim walcem, jaki możemy sobie postawić na stole i odczytać nasz obraz anamorficzny. No i teraz zastanowimy się, jak wygląda obraz anamorficzny dowolnego punktu A położonego na powierzchni walca. Przyjmijmy, że będziemy patrzeć na nasz walec w kierunku wyznaczonym przez oś x-ów, no i przyjmijmy ponadto, że jesteśmy w dużej odległości od tego walca. Wszystko po to, aby promienie, które wylatują z naszych oczu, trafiają w powierzchnię walca, odbijają się od niej, a następnie padają na płaszczyznę xy, były do siebie równoległe. Dlatego wymagamy, aby obserwator był dostatecznie daleko, najlepiej w nieskończoności, położony od naszego walca. No i rozważmy zatem jakąś prostą k, która przejdzie przez nasz punkt A. No jeżeli byśmy ją narysowali, ona jest, można powiedzieć, równoległa do płaszczyzny xz. No i ona przebija nasz punkt A. Gdyby istotnie go przebiła, przebiła potem walec z drugiej strony, a następnie trafiła w płaszczyznę xy, tworząc punkt A2, no to wówczas kąt gamma byłby pomiędzy prostą k, a prostą równoległą do osi x-ów, tak jak zostało to pokazane na obrazku. No ale my tego nie chcemy. My chcemy, aby nasz promień lecący wzdłuż czerwonej prostej k odbił się od punktu A i trafił w płaszczyznę xy. Jeżeli tak by się stało, no to wówczas otrzymalibyśmy obraz anamorficzny naszego punktu A, oznaczmy go sobie przez A'. Oczywiście całe to odbicie zachodzi z zachowaniem podstawowego prawa fizyki, mówiącego, że kąt padania jest równy kątowi odbicia. Dlatego, jeżeli poprowadzimy normalną do powierzchni walca, przechodzącą przez punkt A, no to wówczas kąty zaznaczone na rysunku kolorem niebieskim będą miały równą miarę. Jeżeli teraz weźmiemy sobie z tworzącej walca, na której leży punkt A, zaznaczyliśmy tworzącą walca tą, o której mówimy kolorem zielonym, weźmiemy sobie na tej tworzącej inny punkt, powiedzmy punkt B. Punkt B będzie oczywiście leżał w płaszczyźnie wyznaczonej przez proste K i zieloną tworzącą walca. No i poprowadzimy kolejny promień równoległy do prostej K, który przebije punkt B, to jeżeli trafi on dalej w płaszczyznę, przebije walec i trafi dalej w płaszczyznę xy, to otrzymamy punkt B2. Natomiast jeżeli się odbije od powierzchni walca, to również trafi gdzieś w płaszczyznę xy i otrzymamy punkt B'. Oczywiście kąty padania i odbicia, zarówno dla pierwszej czerwonej prostej, jak i dla drugiej, są takie same. Dlatego ten punkt B' również trafi w odcinek A1A'. Co więcej, możemy powiedzieć, że trójkąty A'A, A2 oraz B'B, B2 są podobne. Co więcej, środek ich jednokładności leży w punkcie A1. Co możemy jeszcze zrobić? Wyznaczyliśmy obraz anamorficzny punktu A, no ale wyznaczyliśmy go graficznie. No i możemy w związku z tym jeszcze wyznaczyć jego parametryzację, jego współrzędne. Mamy w końcu parametryzację walca, więc możemy pokusić się o wyznaczenie współrzędnych punktu A'. Przyjmijmy w związku z tym, że nasz punkt A ma współrzędne r cosinus alfa, r sinus alfa, h, no i gdzie alfa oraz h są jakimiś ustalonymi wartościami w przeciwieństwie do parametryzacji walca. Na nasz walec tym razem spojrzymy od góry, tak jak na załączonym obrazku po prawej stronie, no i będziemy szukać obrazu punktu A, czyli A'. Na początek napiszmy sobie, jakie ma współrzędne punkt A1, czyli punkt leżący na tworzącej walca w płaszczyźnie xy, no i oczywiście będzie on miał takie same współrzędne jak punkt A, z tym, że współrzędna zetowa będzie równa po prostu 0. Nas będą interesowały natomiast współrzędne punktu A'. No i możemy sobie napisać, że współrzędne punktu A' to są współrzędne punktu A1 na początek, plus jeszcze coś. No, plus obrót punktu A2 o kąt delta dookoła punktu A1. Musimy dokonać takiego obrotu, w związku z czym będziemy potrzebowali długości odcinka A1, A2, oznaczmy go sobie przez L.
jeżeli byśmy znaleźli długość L oraz wyznaczyli kąt delta, to wówczas współrzędne punktu A' będą następującej postaci. Do współrzędnych punktu A1 dodamy na współrzędnej x-owej L razy cosinus delta, a na współrzędnej y-owej L razy sinus delta. Wszystko się zatem sprowadza do znalezienia długości odcinka A1, A2 oraz kąta delta. Zauważmy przy okazji, że odcinek A1, A2 jest równy odcinkowi A1, A', w związku z czym rzeczywiście, jeżeli obrócimy odcinek A1, A2 o kąt delta, to najdzie on na odcinek A1, A', no i w szczególności punkt A2 najdzie na punkt A'. Żeby wyznaczyć długość odcinka L, powróćmy na chwilę do naszego trójwymiarowego rysunku, no i zauważmy, co mamy. Spójrzmy na trójkąt A1, A2. Jest to trójkąt prostokątny, no i wiemy o nim, że kąt przy wierzchołku A2 ma miarę gamma. Ten kąt znamy, bo to jest nasz kierunek rzutowania. No i znamy jeszcze długość odcinka A1a, no bo ona jest równa h, to jest wysokość, na jakiej leży punkt A. W związku z tym możemy napisać, że długość odcinka A1a2 jest równa po prostu h razy kotangens gamma. No i powróćmy teraz do naszego płaskiego rysunku i zastanówmy się, jaka jest miara kąta delta. Żeby wyznaczyć miarę kąta delta, spójrzmy, jak możemy go wyrazić za pomocą kątów beta i alfa. No oczywiście możemy napisać, że delta to jest pi plus 2 beta. No a co wiemy o kącie beta? O kącie beta wiemy, że beta jest równe alfa minus pi, dlatego możemy wstawić pod betę właśnie alfa minus pi. No i w rezultacie otrzymujemy, że kąt delta jest równy 2 alfa minus pi, co możemy już wstawić do naszego wzoru na współrzędne punktu A', czyli podstawiamy pod deltę 2 alfa minus pi, upraszczamy jeszcze ten wzór na współrzędne, mianowicie zamieniamy cosinus 2 alfa minus pi na minus cosinus 2 alfa, no i podobnie robimy z sinusem we współrzędnej y-owej, no otrzymując następującą parametryzację, następujące współrzędne punktu A'. No i wyznaczyliśmy zatem, jeżeli mamy dany punkt A, to umiemy wyznaczyć współrzędne punktu A', będącego obrazem anamorficznym naszego punktu A. Możemy się zatem pokusić o napisanie, o wyznaczenie parametryzacji całej prostej, będącej obrazem anamorficznym całej tworzącej walce. Przyjmijmy, że tworząca walca A ma następującą parametryzację, gdzie oczywiście alfa jest parametrem, a h jest zmienną, h się zmienia, no a alfa jest ustalone, w końcu ustala nam naszą tworzącą, z którą mamy do czynienia. No i teraz oczywiście obraz tej tworzącej, obraz anamorficzny, będzie następującej postaci. Po prostu przepisujemy wzór na punkt, na obraz anamorficzny punktu A, czyli na A', z tym, że w tych nowych współrzędnych, w tej nowej parametryzacji na obraz anamorficzny tworzącej walca H jest zmienne, nie jest stałą, tylko jest zmienne. No i mamy już naszą parametryzację. Co więcej, możemy się pokusić o przekształcenie jej na postać ogólną, bo to jest parametryzacja jakiejś prostej, leżącej w układzie, w płaszczyźnie XY. No i możemy się pokusić o zapisanie jej w postaci ogólnej, czyli w postaci Y plus AX plus B równa się 0. Co możemy zrobić, żeby to uczynić, żeby zdobyć taką postać ogólną prostej? Możemy na przykład wyznaczyć dwa punkty, które będą należały do tej prostej z naszej parametryzacji. Na przykład podstawić pod h jakąś wartość, na przykład 0, wówczas otrzymamy współrzędne jednego punktu należącego do naszego obrazu anamorficznego tworzącej. No i podstawmy jeszcze drugi punkt, r przez kotangens gamma, specjalnie taki wziąłem, żeby się jak najwięcej poskracało. No i po podstawieniu otrzymamy następujące współrzędne. Teraz wstawiamy pierwsze wyliczone współrzędne do naszego ogólnego wzoru na postać ogólną prostej, no i współrzędne drugiego punktu również wstawiamy, otrzymując układ dwóch równań z dwiema niewiadomymi a oraz b, które teraz można wyliczyć. Po takich średnio długich obliczeniach wychodzi, że parametr A jest równy tangens 2 alfa A, znaczy minus tangens 2 alfa, a parametr B R sinus alfa przez cosinus 2 alfa. Do czego teraz możemy wykorzystać
tego typu postać ogólną naszej rodziny prostych, bo tak naprawdę mamy do czynienia z rodziną prostych, dla każdego parametru alfa mamy inną prostą, czyli jest to cała rodzina, do czego możemy wykorzystać tą rodzinę prostych? No możemy ją na przykład wykorzystać do znalezienia jej obwiedni. Obwiednią takiej rodziny prostych nazywamy krzywą, która spełnia trzy warunki. Po pierwsze, w każdym punkcie taka krzywa, taka obwiednia jest styczna do dokładnie jednej krzywej z rodziny prostych. Po drugie, obwiednia jest styczna do każdej krzywej z rodziny, a po trzecie, nie pokrywa się z żadną z krzywych z rodziny. Ponadto, żeby istniała w ogóle obwiednia jakiejś rodziny prostych, to musi być spełniony warunek, że pochodna po parametrze alfa jest równa 0. Oczywiście w naszym przypadku funkcja f od x, y, alfa jest to wyrażenie dane po lewej stronie naszej równości na samej górze, czyli możemy zapisać, że no, f od x, y, alfa jest równe właśnie tyle. No i teraz, żeby wyznaczyć obwiednię, trzeba rozwiązać układ dwóch równań. Mianowicie, że nasza funkcja jest równa 0 oraz wspomniana pochodna po parametrze alfa również jest równa 0. Rozwiązanie tego układu równań jest bardzo czasochłonne, męczące i długie. Niemniej jednak, jak się poświęci sporo czasu i nerwów, to można dojść do wyniku, że x jest równy 1 czwartej r razy 3 kosinusy alfa minus kosinus 3 alfa, no i analogicznie również można wyliczyć y. Wyrugowanie jednak tego parametru alfa, tak jak to zostało przedstawione w tym układzie równań, jest no naprawdę, tak jak wspomniałem, bardzo trudne i czasochłonne, dlatego rachunki wszystkie tutaj pominąłem i podałem tylko wynik. Co więcej, można teraz tak otrzymaną parametryzację naszej obwiedni przedstawić w postaci ogólnej. Równanie ogólne tej obwiedni będzie miało następujący wzór. No i okazuje się, że tego typu krzywa jest tak zwaną katakaustyką, czyli obwiednią rodziny prostych przechodzących przez pewien określony punkt i odbitych w zadanej krzywej. Oczywiście w naszym przypadku tą krzywą, w której będą się odbijały nasze promienie lecące z nieskończoności, jest tak jakby okrąg, czyli przekrój poprzeczny walca. Jeżeli nasze czerwone promienie lecące z lewej strony odbiją się od powierzchni walca, a następnie w ten sposób otrzymana rodzina krzywych odbitych zostanie dosyć gęsto namalowana, to wyłoni się z tego obrazka właśnie obwiednia, namalowana tutaj na obrazku kolorem niebieskim. Co więcej, tego rodzaju obwiednia jest tak zwaną nefroidą. No właśnie nefroidą nazywamy obwiednię rodziny prostych odbitych od okręgu, no i przechodzących przez punkt promieniowania, który jest położony w nieskończoności. Może lepiej trochę będzie obrazowało tą obwiednię, pokazywało, że ona rzeczywiście istnieje, że istnieje ta niebieska krzywa, inny rysunek, na którym po prostu narysowałem dostatecznie dużo obrazów anamorficznych wielu tworzących walca. Na płaszczyźnie, to jest widok z góry, otrzymujemy następujący wynik, następujący obrazek. Cała masa tworzących, znaczy obrazów tworzących właśnie w tym naszym rzucie anamorficznym została tutaj narysowana, z czego widać wyraźnie, że wyłania się ta nasza krzywa, nasza obwiednia, której bezpośrednio nie namalowałem, ale wyraźnie widać, że te styczne, tych prostych, proste są styczne wyraźnie do tej krzywej, każda w jednym punkcie i ta krzywa naprawdę istnieje. Powróćmy jednak do naszego głównego tematu, mianowicie do szukania obrazów anamorficznych różnych krzywych leżących na walcu, punktów. No umiemy już wyznaczyć obraz anamorficzny punktu, umiemy wyznaczyć obraz anamorficzny tworzącej walca. No i tutaj na obrazku na przykład zostały narysowane obrazy anamorficzne wielu tworzących. Tych tworzących, fragmentów tworzących, które zostały namalowane również na walcu. No ale oprócz nich jeszcze widzimy namalowane na walcu takie półokręgi, które razem z tworzącymi tworzą siatkę na walcu. No i gdybyśmy teraz umieli wyznaczyć obrazy tych półokręgów, to byśmy mieli coś takiego, co się nazywa siatką kołową walca, czyli obrazem anamorficznym siatki położonej na walcu na płaszczyźnie, na którą rzutujemy, czyli tutaj na naszej płaszczyźnie XY. Okazuje się, że obrazami anamorficznymi tych półokręgów są następujące krzywe na płaszczyźnie, które z pozoru właśnie przypominają również okręgi. Okazuje się jednak, że okręgami te krzywe nie są,
co wyraźnie widać, jeżeli narysujemy obraz anamorficzny całego okręgu leżącego na walcu. W tym przypadku będzie to zaznaczony na czerwono okrąg leżący mniej więcej po środku walca. No i jeżeli znajdziemy jego obraz anamorficzny całego, nie tylko połówki, bo na razie mamy narysowany tylko obraz anamorficzny połówki leżącego na siatce. Jeżeli namalujemy obraz anamorficzny całego okręgu, to otrzymamy następujący obrazek. Powstanie pętelka, no i ta pętelka świadczy o tym, że być może mamy do czynienia z czymś, co się nazywa ślimakiem Pascala. Co do takiego jest ślimak Pascala? Ślimak Pascala, czyli inaczej konchoida okręgu, jest to krzywa, którą otrzymujemy w następujący sposób. Na początku rysujemy sobie na płaszczyźnie okrąg, zaznaczamy na nim jeden ustalony punkt, w naszym przypadku będzie to punkt O, leżący w początku układów współrzędnych, no a następnie rysujemy przez ten punkt O prostą. Prosta, która przebije gdzieś nasz okrąg w punkcie P, no a następnie od tego punktu P, na lewo od tej prostej i na prawo, zaznaczymy w takiej samej odległości dwa punkty, powiedzmy P1 i P2. No i teraz, jeżeli poprowadzilibyśmy nieskończenie wiele tego typu prostych przechodzących przez punkt O i wyznaczylibyśmy wszystkie punkty P1 i P2, to ułożyłyby się one właśnie w krzywą, którą nazywamy ślimakiem Pascala. Okazuje się, że parametryzacja ślimaka Pascala jest następująca, gdzie przez L oznaczyłem odległość punktów P1, odległość punktu P1 od punktu P, czyli długość tego odcinka, który odkładamy na każdej prostej od punktu przebicia prostej z okręgiem na tej prostej po lewej i po prawej stronie. Możemy się teraz zastanowić, czy istotnie obrazami anamorficznymi okręgów leżącymi w przekroju poprzecznym walca będą rzeczywiście ślimaki Pascala. Przypomnijmy sobie w tym celu parametryzację dowolnego punktu A położonego na powierzchni walca. Ta parametryzacja, te współrzędne obrazu anamorficznego punktu A pokazuje punkt A'. No i teraz rozważmy, że mamy do czynienia z okręgiem O, o parametryzacji R cosinus alfa, R sinus alfa H, gdzie oczywiście tym razem H jest ustaloną stałą, a alfa zmienia się w przedziale od 0 do 2 pi. Żeby otrzymać obraz anamorficzny tego okręgu, wystarczy po prostu przepisać parametryzację punktu A'. No i w tym przypadku dostaliśmy już parametryzację naszej krzywej K, gdzie alfa jest zmienna, no i jeszcze przez r oznaczyłem stałą h razy kotangens gamma. H się nie zmienia, gamma się nie zmienia, czyli krócej możemy zapisać to wyrażenie, zastępując je jedną literką, literką powiedzmy r. Żeby teraz się przekonać, że istotnie ta parametryzacja jest identyczna z parametryzacją krzywej k daną układem równań powyżej, musimy zastosować wzory na kosinus podwójnego kąta i sinus podwójnego kąta dla kosinusa 2 alfa oraz sinusa 2 alfa występujących we wzorze na naszą krzywą K. Jeżeli to zrobimy, to otrzymamy rzeczywiście parametryzację daną w ramce, czyli istotnie obraz anamorficzny okręgu leżącego w przekroju poprzecznym walca jest ślimakiem Pascala. W związku z tym tak naprawdę umiemy wyznaczyć siatkę kołową, czyli siatkę, obraz anamorficzny siatki leżącej na powierzchni walca. Tego typu umiejętność namalowania właśnie tej siatki kołowej jest bardzo przydatna przy malowaniu obrazów anamorficznych. Ponieważ jeżeli umiemy namalować na walcu naszą postać, obrazek, który chcemy, żeby był dobrze widoczny, najpierw rysujemy to coś na walcu, tak żeby wyglądało dobrze, następnie dzielimy sobie fragment z tym obrazem na takie kratki na walcu, w taką szachownicę, no a następnie znajdujemy obraz anamorficzny tej szachownicy i martwimy się już teraz tylko, żeby każdy fragment obrazu leżący w danej kratce na walcu odpowiednio zniekształcić już w pojedynczej kratce na kartce papieru. Czyli ograniczamy, sprowadzamy nasz problem od razu namalowania obrazu anamorficznego całości do namalowania obrazu anamorficznego pojedynczych małych fragmentów. Tego typu technika może być dosyć użyteczna, ponieważ tworzące, jak powiedzieliśmy, przechodzą na proste. Proste jest łatwo narysować, no a ślimaki Pascala w tej części widocznej dla nas przypominają swym kształtem bardzo okrąg. Dlatego możemy się w zasadzie ograniczyć, przybliżyć rysowanie tej siatki do narysowania zwykłych okręgów, tak jak to zresztą widać w rzucie z góry po prawej stronie.
No te ślimaki Pascala w zasadzie są nieodróżnialne od okręgów w tej części, w której są narysowane, dlatego narysowanie takiej siatki kołowej nie jest aż tak trudne w porównaniu do narysowania od razu całego obrazu anamorficznego. Stosując tego typu technikę, można malować na przykład tego typu obrazy. Również, żeby móc od ręki stworzyć tego typu obrazy i nie wysilać się w ręczne malowanie, można posłużyć się specjalnymi programami komputerowymi, które generują tego typu obrazki. No i te programy do działania potrzebują tak naprawdę tylko umieć znaleźć obraz anamorficzny każdego punktu. To, co zrobiliśmy na początku. Jak już będą umiały znaleźć obraz anamorficzny każdego punktu, to punkt po punkcie wyznaczą taki obraz anamorficzny. Program komputerowy, z którego można skorzystać na przykład do tworzenia tego typu obrazków, nazywa się Anamorphmi. No i można tam tworzyć anamorfozy zarówno z wykorzystaniem walca, jak i stożka lustrzanego z różnymi ustawieniami, parametrami, no i osiągać całkiem fajne wyniki tego typu, co teraz widać na ekranie. Niemniej jednak żaden program komputerowy, żadne analizy matematyczne nie dadzą rady, nie pomogą w namalowaniu takiego obrazu anamorficznego, który na pierwszy rzut oka przedstawia zupełnie coś innego niż to, czym naprawdę jest. Doskonałym przykładem jest ten obraz pochodzący mniej więcej z połowy XX wieku, który przedstawia, no, na pierwszy rzut oka wydaje się jakąś dolinę po lewej i po prawej stronie góry, na linii horyzontu wrak statku, jakiś zachód bądź wschód słońca i dwóch turystów, którzy zbliżają się do doliny. No ale jeżeli postawimy walec lustrzany w miejscu, w którym jest słońce, to zobaczymy zupełnie inny obraz niż widzimy na pierwszy rzut oka. Okazuje się, że jeżeli postawimy na słońcu walec, to ta dolina, na której z pozoru nie widać, że przedstawia ludzką twarz, tak naprawdę ukaże obraz pewnego mężczyzny. No i to jest właśnie ta sztuka, ten talent, którego nie da się zastąpić żadnym programem, żadną analizą matematyczną. To po prostu można się z tym wspomóc, ale żeby namalować obraz, który tak jakby można odczytać na dwa sposoby. Raz patrząc na niego w sposób normalny, a dwa wykorzystując anamorfoskop, no to to już jest prawdziwa twórczość, talent i kunszt artysty, któremu się nie dorówna w żaden taki komputerowy sposób. Dziękuję za uwagę.